Wieczór, witam na pomeczowej konferencji prasowej. Witam przede wszystkim trenerów, witam Państwa. Zenit w dzisiejszym meczu pokonuje 1-0 Wisłę Puławy, tym samym na pewno awansuje co najmniej do baraży, ale to temat na inną rozmowę. Dzisiaj skupiamy się na wygranym meczu, no i o ocenę przebiegu wydarzenia z Puławy na boisku. Bardzo prosił jako pierwszego trenera gości. Bardzo proszę. Gratulacje oczywiście dla trenera, dla Znicza za zwycięstwo. Oczywiście za to, że już są w barażach. Wiedzieliśmy, znaliśmy staw tego spotkania. Jeśli chodzi o samo spotkanie, o sam mecz, w pierwszej połowie jeszcze byliśmy sobą. Jeszcze to był zespół taki, który dawał na boisku to, na co myślę, że i kibice z Puław i pewnie my wszyscy wierzyliśmy, że będziemy potrafić tutaj zapunktować na tym trudnym terenie, bo nie ma co ukrywać. Zespół Znicza może gdzieś tam wcześniej stracił punkty, ale jest cały czas w grze i był grze i to potwierdził. Natomiast druga połowa, to jest tak naprawdę, byliśmy bez sytuacji tutaj i pewne rzeczy nam naprawdę dużo brakły. Nie można grać równych meczy, bo pewnie byśmy już, każdy by nas miał po 70 punktów. Zespół mój zostawił dużo zdrowia, ale myślę, że umiejętności dużo nie pokazaliśmy, zwłaszcza na drugiej połowie. Tego przegraliśmy. Tych sytuacji nie było, tak, ani z jednej strony, ani z drugiej strony, żebyśmy tutaj mogli mówić, że to był wspaniały mecz. Mam nadzieję, że w telewizji to lepiej wyglądało niż na żywo. Ale już mam nadzieję, że wszyscy śpią i jutro zapomną o tym spotkaniu. Zwłaszcza my, bo wiemy, że jeszcze jest jedna kolejka, jeszcze można ale punkty zdobyć. Zwłaszcza jeśli chodzi o nasz zespół, ale to już teraz niezależnie jest tylko od nas, tylko też od innych wyników. Dlatego na pewno przykro, ale mówię, to jest sport, to jest piłka. Musimy się z tego wszystkiego obronić. Także dziękuję. Dziękuję bardzo. Teraz o ocenę przebiegu finału na boisku. Dobry wieczór Państwu. Na początku bardzo dziękuję za gratulacje tutaj od trenera. Rozpoczął na początku mnie tematy związane z tym meczem. Chciałem podziękować pierwszeństwu mojej żonie i 7-miesięcznej córeczce, że codziennie rano wstając tak napełniają mnie taką pozytywną energią i przychodzę do klubu i jestem trenerem. Się powiedziałem przed meczem, że zaszczytem jest być trenerem takiej grupy zawodników. Jeden z naszych zawodników cały tydzień leżał w szpitalu. Co chwilę powiedziałem, wtorek, środa podchodzi do mnie, czy Firek, czy Truba, czy jakiś inny zawodnik. Mówię spokojnie, trenerze, ten zawodnik sam gdzieś tam leży w szpitalu, sam trenuje, rozpiera energię, czekamy na wyniki bany, czy będzie mógł grać. Bądźmy dobrej myśli. W piątek okazało się, że przyszedł ze szpitala i że ma zielone światło, żeby grać. Nie powiem nazwiska, bo być może sobie tego nie życzy. Wczoraj o godzinie 20 z Danielem Kokusińskim zrobiliśmy trening indywidualny. Dzisiaj był, uważam, że jeden z najlepszych zawodników na boisku, więc jakby tutaj patrząc na naszą reakcję drużyny, że rezerwowi, którzy ostatnio mi grają, cieszyli się bardzo na powrót tego zawodnika, nie sami myśleli o tym, że mogli wyskoczyć do składu, to jest czymś niesamowitym i zgodzę się, że tutaj dzisiaj może nie było dużo sytuacji w tym meczu, a takie mam wrażenie, że tak byliśmy jakby o tę pół sytuację jakby tak zasłużenie wygraliśmy, że jakbym powiedział w szatni drużynie, że to jest taki mecz do jednego błędu, jeżeli będziemy zdyscyplinowani, jeżeli będziemy cały czas napierać, to prędzej czy później przyczynić ten błąd popełnić. I tak samo poczułem, że my musimy być zdyscyplinowani, bo przeciwnik ma dużą jakość, zrobił niesamowity progres na przestrzeni całego sezonu, jak niektórzy sobie tworzą moją konferencję, że Dany Sławy to jest jeden z czołowych zespołów, najlepszy, jeden z najlepszych zespołów w tej lidze i się nie pomyliłem, 33. kolejka i Puławy są w grze o pierwszą ligę, więc jakby żyjemy też w takim środowisku, że
dużo ludzi mówi różne słowa, często puste słowa, czy na, po jakimś czasie możemy zweryfikować te słowa, czy one mają większy czy mniejszy wpływ. I ja jestem smutny, że w niektórych środowiskach, jeżeli wychodzi, że ktoś nie miał racji, czy ktoś mówi puste słowa, które nie mają potwierdzenia, że tak powiem, później w życiu, to ja bym już takich ludzi więcej nie słuchał. A u nas my żyjemy w takim świecie, że dalej słuchamy takich, tak samo tych wszystkich tutaj, nie wiem, kibiców, nazwy kibiców, którzy krytykowali mnie, czy Maćka chwilę, ja za to nie szedłem, że nie szedłem jakiegoś jednego karnego, to dzisiaj macie chwilę tą bramkę zapewnia na pewno baraża, być może coś więcej, więc jeszcze raz mówię, na przyszłość więcej pokory. Tak samo w tygodniu spotykam niektórych z was i słyszę słowa typu musisz wygrać, musisz awansować. Ja nic nie muszę. Żeby było jasne, nic nie muszę zrobić. Muszę odbyć trening w poniedziałek, wtorek, środa, a na dzień dzisiejszy mam informację z Centrum Kultury i Sportu, że nie mogę wejść na wojsku, bo będzie kręcony serial. I to muszę zrobić. A mówiąc, że coś muszę, to wierzcie mi, że wszyscy wy razem, co mówią tak, że muszę, to ja bardziej chcę awansować do tej pierwszej ligi i moja drużyna chce awansować bardziej do pierwszej ligi. Prezes Grubek, prezes Sybiusz bardziej niż ci wszyscy, którzy mówią, że muszą. Bo dzisiaj mówią muszę, w poniedziałek to ja wyjdę, nie wiem, do parku albo gdzieś, a inni będą udawali, że nie ma tematu. A ja w jaki sposób z tym problemem zostanę, drużyna zostanie, podejdę do drużyny, powiem panowie, walczymy o pierwszą ligę, ale dzisiaj nie mamy gdzie trenować. Dlatego też tutaj cieszę się bardzo, że dzisiaj był pan prezydent na obiekcie. Chciałbym, żeby może troszeczkę zwrócić uwagę, jacy kompetentni ludzie pracują w niektórych tutaj, nie wiem, Centrum Kultury i Sportu. Bo terminarz jest znany od początku roku, kiedy jest końcówka sezonu, kiedy są najważniejsze mecze. My teraz mamy dwa najważniejsze tygodnie. I w te dwa najważniejsze tygodnie, a trzy dni nie mam gdzie trenować z drużyną. To pytam się, czy zarządzają tym kompetentni ludzie? I teraz ktoś mi powie, tak, zespół ma się rozwijać, zespół ma się dobrze przygotować do baraża. Ale gdzie mam się przygotować do tej baraży? Czy taki sam problem mają zespoły, z którymi rywalizujemy? No nie, ale później, kiedy przyjdzie do bezpośredniej rywalizacji, ktoś powie, no kurde, nie przygotowany. Więc jeszcze raz mówię, cieszę się bardzo, że dzisiaj ważne osoby w naszym mieście były i chciałbym, żeby jakby zwróciły uwagę na ten problem, bo uważam, że to, co robi ten klub, zaczynając, mówię, od prezesa, poprzez dyrektora, poprzez sztab, kończąc na świetnych zawodnikach, w tym sezonie to jest coś niesamowitego. Myślę, że mamy kolejkę do końca, oczywiście mamy mecz więcej, mamy dwa punkty straty do miejsca bezpośredniego. To jeszcze jakby wszystko jest, że tak powiem, możliwe. Dzisiaj wszyscy w Niemczech, w Dortmundzie już świętowali mistrzostwo, a okazało się, że przegrali u siebie z Mainz i Bayern z Bremischem. Więc jakby piłka jest taka piękna, że wszystko jest możliwe. I zobaczymy, co się wydarzy jutro. Jeżeli jutro zamknie się dla nas szansa na bezpośrednie awanse na polu do Krakowa, nawet z Hutnikiem nie zabiorę wszystkich zawodników, bo chcę wtedy, żeby w miejscu barażowym wszyscy zawodnicy, którzy są zagrożeni kartkami, na pewno zagrali, więc już dzisiaj mówię, że na pewno nie pojedziemy wtedy najsilniejszym składem. Dziękuję. Dziękuję. Czy są pytania? Mam pytanie. Bardzo proszę. Trenerze Akcji, ja mam pytanie o tym rolę tutaj w Pruszkowie, bo możliwe, że będziecie gospodarzami meczu barażowego i w związku z tym panu wolno wygrać u siebie tutaj na stadionie, czy jakby jakaś na wyjazd, gdzie no w tym sezonie radzicie sobie bardzo dobrze? Ze względu na naszych kibiców, ze względu na nasze rodziny, ze względu na nasz zarząd ludzi, którzy w jakiś sposób 7 lat czekali na taki moment, to chciałbym zagrać u siebie, ze względu na stan murawy, ze względu na to, jaką preferujemy piłkę i na jakim murawie się lepiej czujemy, to wolałbym zagrać na wyjeździe, więc jakby tak jak powiedziałem, jeżeli jutro Kosica Kołobrzeg zdobędzie punkty na Kaliszu i jakby dla nas się zamknie opcja zajęcia drugiego miejsca, to na pewno nie będę się zabijał, żeby zająć jak najwyższe miejsce gwarantujące mecze u siebie. Bardziej będę myślał pod kątem takim, żebym zagrał najsilniejszym składem. Mamy dużo zawodników z zielonymi kartkami i to dla mnie będzie priorytetem, żeby oni na pewno byli w tym pierwszym barażu wystąpili. No i też mam jedno pytanie do trenera Pawlaka. Mianowicie o zdrowie Dominika Hery, bo to wyglądało z perspektywy telewizji bardzo poważnie. Czy coś już można powiedzieć z takich wstępnych badań, czy podjęcia? Trzeba wygląda to troszeczkę, no, czy za dobrze nie wygląda, ale nie jestem, mam nadzieję, że to tylko stłuczenie, mocne stłuczenie. Prawdopodobnie mówię, wląduje na sorze w Puławach. Zrobimy prześwietlenie, będziemy coś więcej wiedzieć, natomiast my tutaj mamy swoje, mamy problemy zdrowotne.
wiemy, ile też ilu zawodników nie przyjechało i ilu mogło uczestniczyć w takich najważniejszych spotkaniach, tutaj co trener powiedział, ja też się gdzieś tam podpisuję, bo my też mieliśmy swoje problemy i z boiskami, z innymi rzeczami, ale gdzieś tam powoli wychodzą, natomiast mówię, no, jak ktoś myśli, że tak łatwo i przyjemnie mamy, no to nie jest. I chociaż mówię, jest polska piłka, daję sobie z tego sprawę, poziom trzeci, ale mówię, to są niektóre sprawy bardzo proste do zrobienia, a niestety nie wiem, bo może są takie rzeczy, że po prostu ja też głośno nie chcę mówić aż tak, ale te osoby może są specjalnie też tak. Widzimy, jak dzisiaj jest rywalizacja nawet w naszym zawodzie, jak to wszystko wygląda. Ciężko coś powiedzieć, nie doszukuję się tutaj nie wiadomo czego, ale myślę, że też moi zawodnicy nie do końca byli dzisiaj wszyscy przygotowani, bo mogli w procesie treningowym ostatnim zrobić troszeczkę inaczej. Te osoby mojego klubu wiedzą, także też sobie sami dzisiaj strzelamy lekko w kolano. Mam nadzieję, mówię, że gdzieś tam my będziemy powoli wracać do zdrowia, ale mówię, no, wygląda to gdzieś tam troszeczkę źle, bo długo zawodnicy mi wracają. Inaczej było troszeczkę wcześniej, teraz mamy, mówię, swoje problemy zdrowotne, tutaj nie ma co oszukiwać, bo niektóre rzeczy są gdzieś tam, nie wiem, chowane, tuszowane, czy jak to można by było powiedzieć. Nie, no jesteśmy facetami i myślę, mówię, że też jest możliwość przy mikrofonie, no dziękuję za pytanie, bo pewnie mówię, tak jak trener powiedział, o swoim zawodniku, ja też muszę powiedzieć, że moi zawodnicy są bardzo, ale uważam, że potrzebują więcej pomocy. Mam nadzieję, że w przyszłości Wisła będzie miała taką pomoc miała, będzie to wszystko płynnie wyglądało. Dziękuję. Czy są jeszcze pytania? Pytam właśnie, czy coś takiego bezpieczeństwa.